Ostatnio rozmawiałam z Baronem na temat drugiej części filmu 365 dni i powiedział, że nie może się doczekać. Jest szansa, że zobaczy przedpremierowo? Jak będzie chciał, pewnie, czemu nie? Jak wyglądają wasze relacje? Cudownie, ale temat jest tak nudny, że nie będę o tym mówić. Bo wiem też, że ostatnio przestałaś go obserwować na Instagramie. Tak, już poruszałam ten temat w trakcie wywiadu. Uważam, że Instagram coś przedziwnego robi. Albo znika parę tysięcy followersów, albo zaczynam obserwować kogoś, kogo nie obserwowałam. Ale miałam też kilka osób z Chin, z Rosji, z jakiegoś innego egzotycznego kraju zalogowanych na moim koncie, więc tak, to już parę miesięcy temu o tym mówiłam, że faktycznie hakerzy prawie przejęli mi konto, ale dzięki Bogu mój kolega Tomek mnie uratował od tego, więc nie wiem, ta aplikacja czasami po prostu jest dla mnie kompletnie niezrozumiała. Przyznam szczerze, że tutaj podsłuchałam, jak kończyliście rozmowę z jednym z dziennikarzy i wspomniałaś, że dużo ciekawszą formą Instagrama, a właściwie tego, co się wydarzyło u ciebie na Instagramie, jest to, że kogoś zaobserwowałaś. Kto to jest ta ciekawa osoba? Nie, to nie są ciekawe osoby właśnie. To o to chodzi, że to nie są ciekawe osoby, tylko obserwuję ludzi, których nie obserwuję. To się bardziej tak wydarza. Których nie obserwowałam, nie mam pojęcia, kim są.